Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Od razu zaczynamy od ataku jednego z graczy. Znaczy nie, no zostałem znowu przyzwany. Teraz nawet nie wiem, gdzie on jest. Tutaj jest. O cholera. Dobra, ale może tym razem będzie dobrze. A może nie. A może tak jakoś inaczej, nie wiem. Pokosem. Ej, ale spokojnie, ja też mogę... O kurde! Nie fajnie. Nie. Na szczęście pokos nie sięga aż tak daleko, koleś. Ale za to moje piorunki, tak. Ej, szczurek się załapał. Cholera, nie mam już włóczni, no to dobra, no to... Nie! Zostanę trafiony, fuck! Łyk. Unik! Łyk. Nie! Dead! Pięknie się zaczyna ten odcinek. Ale przynajmniej zostałem pokonany przez chyba ładną nawet panią. Albo przez kolesia w staniku. Jedno z dwóch. Ej właśnie, a może bym poużywał zardzewiałych monet, co by mi poszło lepiej. Ej nie, ale w każdym bądź razie pochodziłem sobie po lokacji i starałem się wydedukować, które z miejsc może być tym właściwym na włożenie jednego z moich dwóch ostatnich kamieni Pharosa i nie jestem w stanie szczerze określić ze 100% pewnością miejsca, gdzie powinienem to zrobić, więc chyba szczerze, wiecie co, idziemy dalej, idziemy w kit stąd. Nie, po prostu to może być tu, może być tam, może być tu, może być tam, może być wszędzie. Może któryś z was w komentarzu mi napisze, w którym miejscu powinienem wsadzić ten kamyszek, ale w każdym razie ja lecę dalej. No i też mam nadzieję, że do momentu, aż ten materiał ujrzy światło dzienne i napiszecie mi w komentarzach, gdzie ewentualnie powinienem to zrobić, że jeszcze wtedy będę grał w Dark Souls 2 i będę mógł się tutaj cofnąć, po prostu. Ale tak, gdzieś tu było moje ognisko, bo chciałem się z niego przeteleportować, ale moment, ono chyba było tutaj. Tu i w prawo gdzieś. No i mam nadzieję, że nie zostanę znowu wezwany jako szary duch. Do jakiegoś innego świata? Nie, już nawet nie zdążę. No dobra, no to gdzie teraz mogę iść? Gdzie możemy się udać? Ej, do dołu. Tylko, że tam szczerze nie chcę próbować wskoczyć znowu. Znaczy mogę, ale to się wiąże z zamianą jednego z zaklęć na zaklęcie powodujące niskie obrażenia od upadku. Więc weźmy miejsce spoczynku Harvala w oazie doświadczonych. O kurczę, nie, dobra. Zobaczymy się na miejscu. I teraz tak, dobrze pamiętam? Tak, mniej więcej. Jesteśmy dalej w Grobowcu Świętych, znaczy dalej. Pierwszy raz widzicie mnie tutaj, w tym miejscu. Teraz dobra, zobaczmy. Dobra robota. Ale dlaczego ktoś tak twierdzi? A właśnie, i tutaj właśnie trzeba przeskoczyć. To może dlatego ta dobra robota, bo udało mi się wskoczyć. Po prostu tak, tu są, wiadomo, te drabiny, które kupiłem. To jest najdłuższa z nich. Ona prowadzi jeszcze niżej. No tutaj mogłem się wdrapać i stamtąd musiałem dokonać skoku. Nie, wcale nie. Z tej półeczki wyżej. Nad tym wejściem. Przeskoczyć jakoś tutaj. Udało się, proszę bardzo, jesteśmy. Koło grobu, jak? Harvala, tak? No to jest to ognisko. Ło, ten ale... Poleciał szybko, widzieliście to? Czy tu jakaś moja Fata Morgana znowu? Ale tutaj tak, dużo zombiaków. Nawet całkiem wytrzymałych, bo widzieliście, jedno cięcie nie sprawiło, że umarł. Uważaj na sprint. Znaczy, czyj sprint? Mój sprint? Aha, czy żebym nie sprintował. Okej, okay. No wygląda jak katakumby. Czaszki w ścianach, pomóż mi. Help me. Jest taka możliwość? Nie, widzicie, tutaj też nie mogę. O kurde, szczury. Nie lubię szczurów. One trują. Też trują mnie w sensie, że gadają po prostu nie na temat i nudno, że się ich nie chce słuchać. Tylko po prostu ich nie lubię. Dlatego, bo trują trucizną. Najzwyczajniej w świecie. Tak samo w Dark Souls 1. Dobra, co miał ten zombiak? Kość wiodącą do domu. Będzie przydatna, jak zabrnę gdzieś daleko w ten grobowiec. Tylko dobra, teraz tutaj, tam w środku coś jest, ale tego w środku za nic nie jestem w stanie wyciągnąć tutaj. Przez ten murek bohater się nie przebije. Nieważne, czy to miało być zależeć jego życie. Nie da rady.
Po prostu ja bym nawet szczupakiem dał tutaj radę przeskoczyć jakoś, ale nie. Widocznie trzeba jakoś z góry. Raczej na pewno, ale widzicie tą kurde nóżkę. Ej, wcześniej jej nie zauważyłem. Tam się wylegiwuje jakiś kościotrup. A dobra, moment, tutaj co? Spróbuj skradanie się. Tyryn, 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 tyryn. Ej, wo. Kolejna morda. Ej, a może tutaj? A nie, stop, to jest następna, tak? Nie. Tak, kurczę, to gdzie mam wsadzać te klucze? Oj, dobra, są już myszki, są już szczurki. No ale przecież króla szczurów już zwaliłem. A właśnie, moment. To może tutaj będzie odpowiednie przymierze dopiero. Będę mógł zawiązać. Ej, dobra, spoko. Trujący mech. No, trudno, żeby trujący szczur nie zostawiał trującego mchu za sobą. No ale kolejna morda, no. Patrzcie państwo, ile tego jest. A jak mało kamieni mam. Tylko dwa, a już trzy mordki. Ale dobra, drabina na górę. Więc gdzieś tam się wspinamy. Gdzieś brniemy dalej. Ale bliźniacze... Korytarze podobne do siebie bardzo. Widziałem jak spadłeś. Widziałem to, widziałem, widziałem. Ale kurczę, nie trafiłem. Dobra, gdzie jestem za plecami? Daleko na szczęście. Da się zrobić backstaba na szczurku? Chyba nie. Ale właśnie, co one zostawiają? To kurczę, trujący mech tylko, nie ma nic innego. Żadnej dywersyfikacji rzucanych przedmiotów. O, 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 moment, moment, moment. Tu coś jest, ale też dużo dziur, z których mogą ewentualnie szczury wypełznąć. No, a tam ich widzę też dużo. Ej, a może by tak... Ognisty pokos? Przeleci tam? Nie. Niestety nie, więc zmarnowałem. Dobra, biegniemy dalej. Szukać innego przejścia. Innego wyjścia z tej sytuacji. Nie wiem, czy to ja sam odpaliłem. Pewnie tak. Nie, on żyje. Kurczę, myślałem, że po prostu to jest martwy szczurek, który podrygiwuje jeszcze. W pośmiertnych konwulsjach. O kurczę, wyszły? Wyszły chyba wszystkie. Wow, 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 wow. Żebym tu nie wpadł. Żebym tu nie spadł, bo to była dosyć wysoka drabina. No dobra, stoi plecami, no to... No dziabnij go wreszcie! Ej, nie, one zamieniają w kamień, nie trują. O kurde. No to podwójna uwaga jest wymagana teraz. Podwójna ostrożność, ale też przejście zamglone. Nie, no nie mówcie, że teraz królowa szczurów, ej. Nie, naprawdę, serio. Usiądźmy, ognisty pokój podwójny się przyda. Jeżeli to ma być jakaś walka teraz. Jak wyglądam z... właśnie. Nie duszyczki, a obrona zwiększona. Na pewno mi się tutaj bardziej przyda. No ale plus jeden. Dobra. Ognisty pokos gotowy. No to zapraszamy we mgłę znowu. Razem w grobowcu. Cholera, dużo szczurków. Co tam głosi wiadomość? Dobra. Dużo szczurów. To na pewno. Okej, nie, i pokos. Muszę się ratować pokosem teraz. Jest ich za dużo. Trzeba przypalać tyle, ile się da. I najszybciej, jak się da. Zaraz mnie zamienią w kamień. Cholera, ten tylko jednego sięgnął, no... Ej, a gdzie jest moja... właśnie. Ognista kula. No może nie w całości, ale zabiera. To i owo, tylko pytanie, jak długo będą spadały szczury. Z powietrza. Już mi się kończą argumenty. No zostaje miecz. Straż przednia szczurów królewskich. Cholera, mowa o was, mam nadzieję, tak? Czy nie? Ej, chyba nie, bo pasek nie spada. Cholera, trucizna trucizną, ale dobra, dobra, dobra. Tarcza, tarcza, tarcza. Przede wszystkim tarcza. No i raz jakiś czas pchnięcie mieczem, byleby się nie dać zamienić w kamień. Ej, bo nie chciałbym się stać jakimś szczurkiem. Kurczę, szczerze mam teraz problemy tutaj zrobić. Znaczy dylemat. Bo zabijanie szczurów... Ej, nie, dobra, pasek zaczął nie schodzić. Dobra, ej, dobra, no to machamy. Machamy mieczem, ile wlezie. Ile starczy sił. Ale też trzeba uważać, żeby... no, nie zginąć. A nie też nie dać zamienić się w kamień, bo już pasek, kurczę... mało zostało, żeby się zapełnił. No,
Kurde, czemu to drugie nie trafia? Przecież jest tak ładnie wymierzone, zawsze. Dobra, no, pięknie. To jest to, co poczuwałem. Zatrucie i zamieniony w kamień! O, po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Po raz pierwszy taki przypadek miał miejsce. Dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. O kurcze. Ten pasek. Tak mało go zostało. A, człowieczeństwo. Potrzebny na gwałt. Znaczy, no może inaczej. Na gwałt są inne rzeczy potrzebne. Ale nie będziemy się zagłębiać w te gwałcące tematy. Czy gwałcące. Żeby temat był gwałcący, to by musiał dotyczyć, no właśnie tego, o czym ja chcę mówić. Zjebrnijmy dalej w tą głupotę. Wbijamy we mgłę. Trzeba odzyskać moje duszyczki. Prawie 20 kafli miałem, albo już nawet więcej. No i będziemy rzucać kulami ognistymi, ile wlezie. Ale też wykończając normalnie pojedyncze szczurki. Unikając ciosu, żeby nie zostać zamienionym tym razem w kamień. Byłoby dobrze. Dobra, już jest ich sporo, to rzut. Raz, rzut. Dwa, rzut. Trzy. Dobra, mam nadzieję, że paru martwych. No ale do czego nawet nie pojawił się ich pasek zdrowia. Smuci mnie to bardzo. Jest, dobra, jest i pasek. Szczurków mało. Zresztą mało, no zaraz się pojawi więcej. Oj, dużo więcej. Dobrze, kurczę, nigdy nie miałem aż takiej styczności ze szczurami, więc kurczę, no nie ma żadnej fobii zupełnie irracjonalnej we mnie, no nie boję się ich. Tylko boję się tego, że mnie zabiją. Znowu. Nie, w sumie nie zabiły mnie. Po prostu spetryfikowały, zamieniły w kamień. Ukamienowały. Ej, dobra, nie, ale zaraz mnie mogą zabić, więc schowałem się za tym szczurkiem. I może pokosem? Ej, kurde, pokosem, piechol. Kurde, szybciej, no i rozpierzchły się już szczurki. I na co mi ten pokos był? Ej, chodź w sumie, dobra. Coś tam zrobił. Nie tak dużo jak chciałem, ale coś tam zrobił. Ej, no dalej, no już ich pasek powinien spaść o wiele bardziej niż w ogóle. Dobra, dobra, dystans. Zaczyna się robić niefajnie. Nie no, naprawdę, to będę musiał tylko mieczem chyba, bo... Wszystkie inne czary mi się już pokończyły. No, ach, ja mnie dziabnął. Ej, a może z tego, że ich jest paru, no to tak. W ten sposób. Machając, no ale szczurek przeszkadza. No, żeby jakiś na koniec większy nie wyskoczył. Nie, naprawdę, jak się doproszę o tą królową, to będzie mi przykro. Smutno. Niefajnie. Będę czuł się źle. Dobra, pasek coraz mniejszy, coraz mniejszy. Już jestem zatruty! Fuck! Dobra, dobra. Nie ma co się wbijać w grupę przeciwników. Trzeba spokojnie poczekać, aż zajdzie moje zatrucie, ale użyjmy klejnotu. Teraz tak, z której strony najlepiej? Z tej chyba. Szukać ucieczki. Cholera, przepuść mnie! Dobra. Jesteśmy teraz zupełnie po drugiej stronie, już względnie bezpieczni. Obydwa paski zeszły do zera, no to atak. Szarża. No o co mało... Kurde! Fuks! Kolejny. Pi. Ej, moment, już chyba zabiłem straż przyboczną i szczury uciekają w popłochu. No to można im przykrzyć tę ucieczkę. Dobrze, ten mnie nie dziabnął. Dobra, kolejny szczurzy ogon. Po co? Jak jeszcze nie mogę, ale w sumie tyle tutaj tych posągów, że może to jest faktycznie tu, ej. Tak, i chyba na to wygląda, no, 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 tak, tak, tak. Albo nie. Najpierw podejdźmy. Przy to zemsta, więc zrób to. Ej. Rozmowa ze szczurem? To dobra. Poczekaj chwileczkę, tylko obadam tutaj, czy nie ma czegoś innego. Leave this place, human. Ej, ciekawy głos, jak na szczura. No time for thy kind. Jak to nie? Jeżeli nie masz czasu, to zaraz cię zabiję. Jak ludzie, tylko brud, a szczury! Is that a rat tail, human? No, nawet mam dwa. A po co ci on, jak masz swój? Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed.
ciabniesz mnie w twarz? Jesteś bardzo blisko. To jest Szczurzy Król. Permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Znaczy, w życiu bym tego nie zrobił, nie? Naprawdę w życiu, ale wiem, że będzie trofeum za przystąpienie. Tempered sludge that laps at our bosoms. Tak, niech będzie. Trofeum poproszę. No. Trophy whore. Jaki miły komplement. A dziękuję bardzo. Thou mayst serve. Take this ring. It was forged by... Aha, czyli pewnie automatycznie będzie mnie przenosił do kamiennych wrót Farosa, czy tam jak to się tam nazywało. Szczurza pieczęć. The ring draws to thee those who would defend. No właśnie, czyli tam gdzie są szczury, tam będę pojawiał się i ja. Ale nie, ale to jest bardzo kiepski układ. And destroy those who would dare provoke our ire. Znaczy, no, widzieliście moje potyczki do tej pory, no. Statystyka jest bardzo kiepska. Jedna wygrana, cztery porażki. I prithee serve with a true rat's honor. Z honorem godnym szczura. Speak them. Może gest? Znaczy, ale nie, nie ma żadnych gestów. No, ale może jakieś przedmioty przynajmniej, fajne. Urna korozji, jak? Ciasto z łajna zatruła wrogów, ale działa też dla użytkownika. No, jak się weźmie gryza, to się nie dziwię. Nie, ale serio, nic oprócz tego? Kiepskie przedmioty. Ale mogę ofiarować szczurzy ogon. I zwiększyć swoje oddanie. Zwłaszcza, że mam cichy zamiar przejścia z powrotem do Błękitnego Przymierza. My servant. Jak się rzeczy mają? There has been much honor in thy service, despite the human blood coursing thy veins. Ej, nie, ale same komplementy rzuca, więc nie jest źle. I am merciful, and trust in thee as I would any rat. No tylko w sumie wiesz co, ja tobie aż tak bardzo nie ufam, zwłaszcza sądząc po tych wszystkich ludzkich kościach, które tutaj są koło ciebie. Idę dalej. O kurde. Ten jest chyba bardzo święty. Wiwat dla szkielet. Ale w jakim sensie wiwat? Moment, a można go tak ciabnąć czymś, czymkolwiek? No bezczeszczenie zwłok, wiem, ale... Może? A może nie. A emisją mocy? Może tego wprawi w ruch? Nie. No ale w każdym razie mogę teraz zeskoczyć na dół. Ło, ale fuks, ale bym się wmontował. Bez wzięcia tego kamiennego klucza. No. Mógłbym spróbować, ale 34 tysiące. Klucz wiodący do domu, jakby co? Momencik, nie, sprawdzę. Jeżeli starczy mi na poziom, to się przenoszę. Cholera, nie starczy. Widzicie, brakuje ledwie 200. No ale mam coś w inwentory, dzięki czemu wystarczy, więc przenieśmy się najpierw do najbliższego ogniska, przy którym byłem ostatnio, później do Majuli, ulepszym postać i zeskoczymy sobie tam. Tylko raczej będzie to już niestety w następnym odcinku, ale spokojnie jeszcze ulepszymy sobie w tym postać. Więc miejsce znane, miejsce docelowe. Ach, dobra, jesteśmy gdzie jest... właśnie, VIP. Very important person. Bear. Tak, szukaj tego. Ty mi nie mów nic o nadziei, ani o żadnych wielu innych. Nie chcę tego słuchać, ale moment, i tak w sumie jeszcze nie mam na ten poziom, więc... Najpierw. Ekwipunek. Co? Z kogo ta... Nie, już myślałem, że to jest wielka dusza, już myślałem, że ze szczurów. Ale nie. A tutaj co? Strażnik szczurów. Też zostawię po sobie taką duszę. Spoko. Dusza dzielnego wojownika, to jest chyba aż nadto. No właśnie, 5000. Oczywiście, że aż nadto. Więc teraz tak, tylko pytanie, w co zainwestować? No kurczę, zapominam przewijać tej gadki. Aha, od razu nowy i teraz tak, może witalność. O całe 30.
Jakby to miało robić wielką różnicę, to ja o całe 2, ale równowaga wzrasta. Znacząco. Aż o 30. Tu 1 kg więcej. Tu praktycznie nic. Tu delikatnie mocniej, ale o 1, więc nie. Zręczność coś tam daje. Adaptacja daje dużo. Inteligencja prawie nic. Wiara trochę. No nie, no najbardziej opłaca się tutaj, wytrzymałość. Równowaga rośnie. No i przy okazji mój zielony pasek delikatnie wzrósł, dosłownie o 2. Wow. Super. Ale wiecie co, może jeszcze rzucimy okiem? Czy u naszego kowala nie można czegoś ulepszyć? Ale najpierw do tego potrzebuję wszystkich grudek tytanitu, bo raczej to już grudkami tylko się będziemy posługiwać. No i też ewentualnie dużymi odłamkami, ale tych weźmy od razu wszystkie. Sztabki, a co tam? Też weźmy. I teraz tak, nie do Magdafa, nie. Tutaj. Skorzystamy z usług lokalnego kowala. Który wygląda jak Rockens. W połączeniu ze Shrekiem. I oczy, aby tylko wpatrywał się w siano. Takie białe, pustka. Z nich tylko spogląda, nic więcej. Dobra, wzmocnienie. Co ja mogę wzmocnić? Tak właściwie. Mogę... O! Kostur lub dzwonek. Albo też coś, czego używam cały czas. I zrobi się z tego zbroja rycerza plus 8, czy... To już będzie więcej. Okej, okay, dobra. Tak zróbmy. Jest tak za mało pieniędzy, żeby ulepszyć nogawice. No i też tarczy nie. No dobra, coś tam uzupełniłem sobie. Mało grudek mi już zostało. Muszę je teraz odnieść. Kurczę, przydatne rzeczy. Bardzo przydatne. Dobra, ale kochani, ja w tym miejscu tak czy tak kończę ten odcinek. Później w następnym zejdziemy tam do dołu. Więc trzymajcie się, życzę wam cierpliwości, ale już spokojnie odcinek pojawi się niedługo. No zresztą tak samo systematycznie staram się wrzucać na wszystkie inne serie na moim kanale. Więc trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej, na razie.